Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wojsko.pl94, a ja witam was w kolejnym materiale na kanale, ale w drugim odcinku nowej serii, natomiast w pierwszym takim już pełnoprawnym, gdzie będziemy mówić o, gdzie ja głównie będę mówić o grach, w które grałem na komputer. Tak więc może od razu zacznijmy. Co będzie na początek? Otóż na początek jest gra, która właściwie zestaw wersji podstawowej i dwóch samodzielnych dodatków. Jest to Company of Heroes złota edycja. Tutaj mam w edycji Top Seller, ale sam widzicie, jest oczywiście opakowanie tekturowe oraz oczywiście samo pudełko. W owym pudełku znajduje się sama instrukcja, na którą oczywiście jest klucz produktu, znajduje się tutaj. No i właściwie co mogę mówić o instrukcji, poza tym, że mówi, co możemy robić i tak dalej. Otóż jest ona w momencie, kiedy nam się instaluje, możemy sobie poczytać ową instrukcję. Na przykład z niej możemy dowiedzieć się, jak się zdobywa na przykład awans i doświadczenie, albo taktyki, co to jest dowódca kompanii, albo na przykład mogliśmy poczytać o jednostkach, jakie mamy w samej grze, zarówno po stronie aliantów, jak i po stronie sił niemieckich. Mogliśmy poczytać o przykładowo o budynkach, tak, co, jaki budynek nam daje, co sprawia, że możemy mieć, proszę bardzo, na przykład pojazdy sił osi są ładnie wypisane, co dają, co nie. Natomiast to są tego typu rzeczy właśnie w instrukcji. Później jest klucz rejestracji elektronicznej żeby zarejestrować Company of Heroes złotą edycję na cdprojekt.pl. Proszę bardzo, bababam. Mamy w sumie, pokażę wam tyle kodu. Dalej sobie zgadujcie. Macie napis, proszę bardzo, Company of Heroes złota edycja. To oczywiście to znajduje się w samym pudełku. No i oczywiście w pudełku znajdowała się też jedna płyta. Jedna płyta. Proszę bardzo, jest jedna płyta. I co posiada złota edycja? Otóż złota edycja posiada wersję standardową, podstawową wersję gry Company of Heroes, Kompania Braci, oraz jeden oficjalny dodatek samodzielny, czyli Kompania Braci na linii frontu. I tak, słuchajcie, z ową produkcją spędziłem masę czasu. Spędziłem masę czasu, nie jestem pewien, ale ilość, chyba łączna ilość spędzonego czasu przy tych dwóch grach, gdyż no w sumie to można nazwać samodzielny dodatek, to można, jak inaczej, samodzielna gra, tak? Przy tej edycji spędziłem około łącznie
jakieś 2 lata. I głównie grałem w kampanię, grałem też potyczki przeciwko komputerowi na różnych mapach. I powiem wam szczerze, że osobiście mogę polecić tą grę każdemu. Dlaczego? Gdyż jest to strategia czasu rzeczywistego, ale nie w taki sposób, który polega na przykład jak większość tego typu produkcji, gdzie mamy. Może inaczej. Jeśli chodzi o strategię czasu rzeczywistego na przykładzie Company of Heroes złotej edycji, to mamy swoją główną bazę, którą oczywiście rozwijamy poprzez tworzenie nowych jednostek oraz zajmowanie terenu. Mamy do dyspozycji trzy podstawowe zasoby. Pierwszy z nich są to zasoby wojenne. Nie, chyba są, łącznie są cztery zasoby albo trzy. Pierwszy z nich, podstawowy i najważniejszy, są to zasoby ludzkie. Do czego służą zasoby ludzkie? Zasoby ludzkie służą do tego, aby móc rekrutować jednostki, aby móc wystawiać jakiekolwiek jednostki, czy zbudować niektóre budynki. Gdyż na przykład zbudowanie czołgu wymaga kilkuset jednostek właśnie zasobów ludzkich. Wystawienie drużyny strzelców czy drużyny grenadierów. Każda jednostka potrzebuje zasobów ludzkich i zasoby ludzkie otrzymujemy już praktycznie na samym początku rozgrywki. Wraz z naszym głównym budynkiem, jakim jest sztab. W sztabie możemy produkować jedną jednostkę, są to saperzy po stronie aliantów. Po stronie sił osi są to pionierzy. Natomiast po stronie z dodatku, po stronie dwóch stronach z dodatku są to jeszcze dni, do których oczywiście do owego dodatku też dojdę. A są to mianowicie takie jednostki, które są tymi jednostkami podstawowymi, ale też mają właściwie dwa bardzo ważne ulepszenia. Pierwszy z nich to miotacz ognia, a drugi jest to wykrywacz min. Saperzy, jak sama nazwa wskazuje, służą do niszczenia i budowania. Za pomocą saperów albo pionierów, w zależności po której stronie też konfliktu gramy, możemy rozbudowywać swoją bazę. Poprzez stawianie posterunków obserwacyjnych, budowanie zasieków, stawianie koszar czy czegokolwiek innego, nawet zapór przeciwczołgowych, do tego właśnie służą saperzy. Ich zadaniem jest budowanie i przejęcie kilku najbliższych sektorów wokół sztabu i ogólnie operowanie wokół naszej głównej bazy, z której wysyłamy jednostki, gdzie je tworzymy albo uzupełniamy ich składy, leczymy, cokolwiek. I do tego służą saperzy. Oczywiście mamy jeszcze drugi zasób, którym jest amunicja. Amunicja służy do rzucania granatami, służy do budowy czołgów, czy wzywania wsparcia artyleryjskiego, czy rakiet, czy czegokolwiek, tak naprawdę wszystkiego, co wymaga użycia amunicji. Oczywiście zaznaczenie jednostki naszej i wydanie rozkazu, aby atakowała jednostkę przeciwnika, tej amunicji nie zużywa, tylko takie komendy specjalne, jak na przykład rzut granatem, rzut bombą przylepną, podłożenie ładunku wybuchowego, czy zrekrutowanie danej jednostki, to tego właśnie wymaga amunicja. No jest oczywiście też trzeci zasób, paliwo. Paliwo jest najważniejszym zasobem, jeśli
chcemy zbudować powiedzmy tam konkretną ilość, może nie tyle co ilość, ale chcemy mieć konkretny pojazd pancerny. Do tego służy paliwo. I podobnie jak paliwo oraz amunicja jest zdobywane wraz z sektorami terenu, gdyż cały teren, cała mapa jest podzielona na sektory i o sektory właśnie dzielą się na zasoby ludzkie, na amunicję i na paliwo. Żeby mieć paliwo, amunicję, trzeba te sektory przejmować. Każdy z tych sektorów ma własny licznik, na przykład, nie wiem, otrzymujemy 3 zasoby ludzkie na sekundę, a w innym, na przykład, jeśli pozostawimy posterunek obserwacyjny, zwiększa na przykład z 3 do 8 punktów zasobów ludzkich na sekundę. Tak samo jest z amunicją, tak samo jest z paliwem. I tu też trzeba podkreślić, że owe punkty dzielą się na takie trzy różne. Wiem, że pamiętam, że są niskie, średnie i wysokie, czy jakiś taki podział jest tego, że maksymalnie chyba można mieć albo 24, albo 21 jednostek na sekundę. I dotyczyło to tylko amunicji i paliwa. Natomiast zasoby ludzkie najwięcej to chyba mogło być 16 albo 8. Nie pamiętam już dokładnie, ale coś koło tego. I na tym tak naprawdę skupia się całe Company of Heroes, na rozbudowie bazy, przejmowaniu sektorów, no i oczywiście niszczeniu bazy przeciwnika. I zaś jeśli chodzi o kampanię, w podstawowej wersji gry mamy do dyspozycji tylko jedną kampanię, co mnie osobiście na początku w ogóle jak grałem, może inaczej, na początku jak w ogóle grałem, to jakoś mnie to bardzo nie denerwowało, tylko z czasem zacząłem się zastanawiać, hej, skoro w podstawowej edycji mamy dwie nacje, mamy aliantów i państwa osi, czemu nie ma kampanii odnośnie państw osi? Nie rozumiałem tego. Gdyż pierwszy Company of Heroes, Kompania Braci, zostało wydane w 2006 roku, a więc wtedy już miałem 7 lat. Natomiast ja do tej gry dorwałem się chyba 3, może 4 lata później i grało mi się wyśmienicie, muszę wam przyznać. Ale wróćmy do kampanii. Pierwsza kampania skupiała się tak naprawdę na całej operacji Overlord, a konkretnie na wycinku owej operacji, a mianowicie zaczynaliśmy lądując na plaży Omaha, a kończyliśmy zamknięciem resztek sił niemieckich w kotle pod Falaise. Czy też Falaise, nie wiem jak to się powinno czytać, nie wiem jak się to powinno wymawiać, mówię jak typowy Polak, czyli tak jak jest napisane. W międzyczasie, podczas trwania tej kampanii, stopniowo poznawaliśmy mechaniki gry, więc to nie było tak, że od razu byliśmy jebani na głęboką wodę i kurwa i chuj, graczu, radź se, nie? Nie, na początku było to tak, że mogliśmy odpalić sobie samouczek oczywiście przed całą kampanią, żeby zapoznać się o co chodzi w samej grze i tak dalej, i później mogliśmy włączyć kampanię. I kampania też nas uczyła, że na przykład, żeby mieć lepszy czołg, musimy zbudować to, albo żeby mieć coś tam, potrzebujemy tego i tego, ale żeby zdobyć to, musimy zniszczyć na przykład bazę wroga, więc to było fajne. Pojawiły się też na tamten czas pierwsze takie wyzwania. Wyzwania, które tutaj były w formie medali. I część z tych medali była łatwa do zdobycia, a część wymagała od nas, no,
takiego taktycznego podejścia do tego. To znaczy, był taki jeden medal na przykład już w pierwszej misji, gdzie trzeba było zabezpieczyć jakieś przejście. Żeby to przejście zabezpieczyć, na tej plaży nie trzeba było posyłać żołnierzy po prostu, żeby szli na tą w tym kierunku, żeby oni ginęli masowo i po prostu traciliśmy się jednostki, tylko trzeba było przejść już tym terenem, który żeśmy wcześniej zabezpieczyli, zabić tych przeciwników, którzy byli na szczycie tego klifu, tej plaży, i w momencie, kiedy już zabiliśmy każdego, teren był nasz i wtedy otrzymywaliśmy medal. Ale pamiętam też, że był tak jeden medal, który mnie osobiście sprawił trudność, bo musicie wiedzieć, że medale w złotej edycji zabrałem wszystkie, sześciusieńkie zebrałem. Sporo mi to czasu zajęło, jak mówiłem, około grałem w to około 2 lata, więc zebranie tych medali przez te 2 lata, a ich było chyba, z tego co wiem, łącznie, bo wraz z drugim dodatkiem jest chyba około 28, może 30. Ale pewny, nie, przepraszam, nie, źle. Źle. Jest łącznie wraz z trzecim dodatkiem jest 41 medali. 41 medali, gdyż można mieć podstawową wersję i 2 dodatki. Każdy z tych dodatków ma oczywiście inną ilość misji, opowiada o czymś innym, o czym będę mówić później albo w dalszej części filmu. A więc właśnie medale. O ile się nie mylę, w pierwszej kampanii, czyli tej podstawowej, nie chcę tutaj strzelić gafy, ale było coś około chyba 16 misji. 16 misji, a więc było 16 medali. I był taki jeden medal, który sprawił mi ogromną trudność, ale chyba za czwartym albo nawet piątym podejściem się udało go zdobyć. Czwartym. Polegało to chyba na tym, żeby zająć jakiś tam teren i utrzymać go przez ileś czasu. Chyba dokładnie to było 30 albo 40 minut. Tylko teraz nie powiem wam trzy rzeczy realnego czasu. Realny czas, rozumiecie? 40 minut realnego czasu, gdzie siedziałeś przed komputerem i robiłeś wszystko, aby ten teren utrzymać przez te 40 minut. Miałeś do dyspozycji ograniczoną liczbę wojsk, ale za to miałeś jeden budynek, który tworzył jednostki. Cały czas otrzymywałeś te zasoby do tych, tak naprawdę tylko zasoby ludzkie otrzymywałeś, bo to była drużyna strzelców składająca się z 6 ludzi i nie mogłeś tych strzelców ani ulepszyć o karabin maszynowy, ani o granaty, ani o specjalną umiejętność przygwożdżania, nic. To był po prostu zwykły oddział 6 ludzi, których mogłeś mieć non-stop, robić jak ci jakiś oddział padł, i był chyba bodajże lazaret, gdzie leczył twoje jednostki, z którego i mogłeś mieć robić uzupełniania. I pamiętam, że ja to chyba zrobiłem na farcie, gdyż chyba miałem bodajże 2 albo 3 żołnierzy mi zostało, a wokół chyba było 6 albo 7 oddziałów wroga, każdy z nich po 5 ludzi. I ja tak widziałem, że została minuta do końca, ja tak klikałem ten przycisk, kurde, mam tylko 3 ludzi, nie, no to 3, nagle patrzę, o nie, kurwa, mam jednego. Myślę sobie, nie dam rady. Nagle okej, dobra, przybiega drugi. Nagle przybiega trzeci. Dobra, mam trzech, ale kurde, znowu zostaje mi jeden. Chyba w ostatnie 10 sekund przybyły posiłki, czyli komputerowy sojusznik przybył, pomógł mi. I nie wiem, tak chyba było, wiecie, jak cały pasek żywotności oddziału wynosił tyle, to ja chyba miałem go ledwo co ostatniego gościa. Powiem wam, nie wiem jak mi się to udało, ale
To na pewno był fart. To było szczęście jak nic. Ja ten medal powtarzałem tą misję już po zrobieniu całej kampanii. Tak dwoiłem się, troiłem, co trzeba zrobić. Robiłem absolutnie wszystko, ale że to mi się udało, to pamiętam do teraz. Jeśli chodzi o jeszcze o podstawową wersję gry, ona była dość uboga. Ona zawierała sporo błędów. Co prawda te dwie nacje były, ale uważam je za wystarczające. A później grałem sobie w dodatek. Dodatek wprowadzał kolejne dwie kampanie. I tutaj otrzymywaliśmy kolejne dwie nacje. Pierwszą z nich była to druga armia brytyjska. Oraz pancer elit, czy też na to mówiłem pancer elite. Nie, już tak wiecie, elite, nie? Jesteś elitarny. Ja pamiętam, że na początku, jak grałem, to grałem chyba tylko i wyłącznie kampanię niemiecką, czyli pancer elite. Tylko nimi grałem, drugiej kampanii brytyjskiej, wiecie, nie ruszałem, bo jeszcze to były te czasy, kiedy hej, mam panterę, nie? Mam Panzer 4, jestem nie do zniszczenia. Że wiecie, jak pantera, miałeś Hetzera, to byłeś nie do ruszenia. Byłeś wtedy te czasy, kiedy wiecie, nadal powstawał ten mit gry utrwalały o potędze niemieckich maszyn. Oczywiście z czasem mi to zaczynało przechodzić, jak i chyba wszystkim. Ale coś jednak mi z tamtych czasów pozostało, bo jednak do dzisiaj, jeśli w jakich grach, w grach się w sieciowych, szczególnie w World of Tanks, to przeważnie zaczynałem właśnie tymi pojazdami niemieckimi, gdyż chyba właśnie zostało mi z tego czasu, jak grałem właśnie w Company of Heroes, że hej, jestem Niemcy, mam pojazd niemiecki, jestem nie do zniszczenia, nie? Ale jak mówiłem, później mi to przeszło. I muszę wam powiedzieć, że grało mi się super. Tak naprawdę dwie kampanie dawały kolejne medale. Więc każda misja tej w złotej edycji była ze sobą powiązana. Czyli jeśli na przykład w jednej misji mieliśmy Mortain, misja nazywała się Mortain, a w drugiej kontratak w Mortain, to hej, trzeba było otrzymać w pierwszej się Mortain trzeba było utrzymać. Nie, przepraszam, w pierwszej nie. Chyba. Nie, dobrze mówię. W pierwszej misji trzeba było Mortain zdobyć, a w drugiej to Mortain utrzymać. Albo na odwrót, najpierw trzeba było je utrzymać, a później wyprowadzić kontratak. Nie pamiętam dokładnie, ale to była właśnie ta zależna. Misje były ze sobą powiązane. Była jedna misja w Saint Louis, gdzie trzeba było otoczyć przeciwnika, a zaraz po nim, jak wykonało się te wszystkie cele głównej misji, to był film, gdzie te pantery i tygrysy wyjeżdżają, uciekają z tego Saint Louis, i w następnej misji Hebe Creveo, jeśli dobrze pamiętam, mieliśmy za zadanie wytropić te wszystkie pantery i tygrysy i je zniszczyć, więc misje były ze sobą powiązane. W dodatku mieliśmy dwóch, może trzech bohaterów, z którymi podążaliśmy przez całą kampanię, i tutaj jedna postać ginęła, chyba właśnie pod koniec misji Hebe Creveon, czy jakoś tak. I muszę wam przyznać szczerze, że sporo czasu spędziłem w tych kampaniach, w tych trzech kampaniach, ale też dużo czasu spędziłem grając w tryb potyczki.
gdyż nie wtedy nie specjalnie grałem przez internet. Ja tam co prawda próbowałem z innymi graczami grać, ale ostatecznie stwierdziłem, że nie, to nie dla mnie. Tam już wtedy grali ludzie, którzy po prostu znani się na tym, po prostu jak przychodzi jakiś nowicjusz, z jakim ja wtedy jeszcze byłem, to sorry gościu, ale tutaj nie ma miejsca dla takich jak ty, wypierdalaj. Tak to mniej więcej się kończyło chyba w ciągu, a ja rozegrałem dokładnie dwa, może trzy mecze. W przeciągu chyba 15 minut moja baza została zniszczona jako pierwsza. No. A chyba za trzecim razem postawiłem się i wytrwałem 7 minut dłużej. Fajnie było. Wytrwać 22 minuty. Ale to były, wiecie, takie duże mapy, 4x4 było. I ja korzystałem głównie z jednostek piechoty, no bo czołgów widziałem, że tam pozostała trójka miała czołgi, to stwierdziłem, nie, ja nie idę w czołgi, ja idę w piechotę, będę bronił ich czołgów. I coś z tego wyszło, bo w ciągu tych 22 minut rozwaliliśmy dwie bazy, po czym zostałem rozwalony ja. No to cóż, czasem bywa, nie? Ale pamiętam swój wkład w zwycięstwo, co prawda zostałem wtedy do końca. Byłem wtedy z siebie zadowolony. I pamiętam też, że grałem bardzo dużo tryb potyczki. Tryb potyczki to był tryb dla wielu graczy, taki multiplayer. Z tym, że wybierałeś ilu chcesz mieć sojuszników, a ilu chcesz mieć wrogów. Równie mogłeś na przykład, nie wiem, mieć czterech wrogów, a być sam. I sztuczną inteligencję komputerowego przeciwnika ustalić na najniższą, jaką się dało, i samemu rozpierdałeś wszystkich. Ale mogłeś na przykład dać siebie i trzech innych sojuszników, i sojusznikom dać na przykład ich inteligencję jako niską, a i dać jednego przeciwnika, który miał inteligencję na przykład na poziomie mistrz, czy weteran, czy jakkolwiek to się tam nazywało. I wtedy była jazda, że hej, jest nas czterech, nie możemy rozwalić jednego wroga. No co jest, kurwa? Więc to pamiętam, spędziłem właśnie przy tym dużo czasu. Grałem na każdej możliwej pozycji, na każdej możliwej stronie. Każdą możliwą nazwę, i zarówno aliantami, i państwami osi, i drugą armią brytyjską, i pancer elit, i bawiłem się przy tym miodnie. I cóż, osobiście grę jestem w stanie polecić każdemu, kto ma komputer, lubi strategię i no, nie wiem, chociaż trochę poznać historię z okresu II wojny światowej, gdyż właśnie tego też nie powiedziałem. Znaczy się powiedziałem, że pierwsza kampania aliantów ta podstawowa, natomiast w drugiej, w tym dodatku też mieliśmy dwie kampanie. Pierwsza odnośnie drugiej armii brytyjskiej rozgrywała się nosiła chyba tytuł Oblężenie Caen, czy jakoś tak. I naszym zadaniem było dotrzeć do Caen. W ogóle cała kampania była oparta właśnie na operacji zdobycia Caen, utrzymania go i wyprowadzenia kontrataków i pójścia dalej. Natomiast i druga kampania Panzer Elite skupiała się na operacji Market Garden, gdzie jako Niemiec musieliśmy powstrzymać z Brytyjczyków i Amerykanów przed zdobyciem mostów w Holandii, ewentualnie jak już zdobyli, to te mosty wysadzić albo zniszczyć ich sztab. To by naprawdę fajnie to pokazywało. Gra uczyła przez to historii w ten sposób. No, dowiedziałem się, hej, było coś. Był most w Osterbeck, też był ważny, bo to był most kolejowy, przez który mogły przejechać czołgi czy most w mieście Best, czy w jakimkolwiek innym. Więc gra, właściwie gry,
gdyż zarówno gra, jak i dodatek, samodzielny dodatek, uczą historii i co prawda trzeba poświęcić im sporo czasu, ale na pewno nie jest to czas stracony. Oj nie. I cóż, cóż mogę rzec? Ano, powiem wam szczerze, że osobiście, jak powiedziałem wcześniej i przed chwilą, polecam. Na chwilę obecną, nie wiem, gra na pewno jest dostępna na Allegro czy jakichś takich różnych aukcjach. Jeśli macie komputer, jeśli macie okazję, polecam wam Company of Heroes zagrać, zainstalować sobie, nawet posiedzieć, nawet nie po to, żeby przejść kampanię czy coś, ale po prostu albo włączyć sobie potyczki, albo właśnie tylko po to, żeby przejść kampanię. Co naprawdę polecam. Jest to ten tytuł strategii, który ukończyłem na wszystkie możliwe sposoby. Czy to korzystając tylko z jednostek piechoty, czy to korzystając tylko z jednostek pancernych przy bardzo kurwa minimalnym wsparciu piechoty typu saperzy, podstawowa jednostka saperów, budowanie ich i przejmowanie terenu oraz te same pojazdy. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, czy zapoznanie się z mapami z trybu multi. Wszystko jedno. Moim zdaniem warto poświęcić trochę czasu, zagrać. I cóż. I to by było na tyle. Taki ten odcinek odnośnie moich gier, nazwijmy je to, mojego nowej serii. To by było wszystko. Tak więc jeszcze raz dzięki za uwagę. Do następnych materiałów. Trzymajcie się. Pa, pa.